Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszego dnia chciałbym przedstawić Wam, jak wykonać zasilacz do ładowarki Turnigy AQCell 6. Będzie to zasilacz użyty ze starego komputera. Ważne jest, aby nasz zasilacz posiadał przedział między 11 a 17 V oraz natężenie co najmniej 5 A. Jak widzimy na kablu żółtym, który nas będzie interesował, jest 12 V i 8 A, co nam w zupełności wystarczy, aby odpalić naszą ładowarkę. Jak zobaczymy, to z naszego zasilacza będzie wychodzić pęk kabli. Są to kable podłączane prosto do płyty głównej. Można je wszystkie bez wahania wylutować, prócz kabla czwartego oraz trzeciego z prawej strony wtyczki, trzymając ją w taki sposób. Jest to kabel zielony i czarny. Te kable są odpowiedzialne za włączanie naszego zasilacza. Należy te kabelki zostawić. Ja tutaj pokażę Państwu, w jaki sposób ja to zrobiłem. Należy te kable zostawić i zlutować je razem. To sprawi, że nasz zasilacz będzie włączać się od razu po włożeniu wtyczki z zasilaniem. Nasz zasilacz zacznie działać. Nie będziemy musieli nic przełączać ani łączyć żadnych kabli. Następnie z zasilacza wychodzi kilka takich kabli. Są to kable połączeniowe do zasilania dysku twardego, CD-ROM-u, DVD bądź różnych innych rzeczy. I jeden z takich kabli można spokojnie wylutować. Nas będzie interesować po prostu jeden żółty w sumie kabel i czarny. On nam będzie potrzebny, więc zostawiłem jeden taki kabel, a resztę po prostu wylutowałem. Jak już to wszystko zrobimy, to zostawiamy sobie żółty i czarny kabel. Możemy powlutować go do wtyczki, którą kupić możemy w sklepie elektronicznym. Oczywiście żółty kabel idzie do środka wtyczki, a czarny kabel idzie na zewnątrz. Oczywiście dla leniwych, jeżeli komuś nie chce się po prostu iść do sklepu lub nie stać go z jakiegoś powodu na wtyczkę, może zostawić kable odcięte i podłączać je do ładowarki poprzez kabel, który został dostarczony wraz z ładowarką. Kabel, który służy do podłączenia ładowarki do akumulatora samochodowego. Wtedy wpinamy czerwony krokodylek pod żółty kabel i czarny pod czarny. Następnie wtyczkę wkładamy do naszego zasilacza. Ale ja to zrobiłem w taki sposób i myślę, że wygląda to w miarę porządnie. W tej chwili, jak już to wszystko zrobimy, możemy skręcić z powrotem obudowę. Tylko założę. Może skręcę na chociaż dwie śruby, żeby nam to wszystko grało. Zasilacz będzie nieco duży i nieporęczny, ale lepsze to niż wydanie kolejnych pieniędzy na nasze i tak już drogie bardzo hobby. O, coś ciężko ta śrubka wchodzi. Dobrze, zostawimy na razie jedną i sprawdzimy, czy nasz zasilacz
działa. Podłączymy nasz zasilacz do prądu. Jak widzicie Państwo, zaczął buczeć ze względu na starość. Teraz możemy podłączyć nasz zasilacz do naszej nowej ładowarki. Jak widać, ładowarka działa. Tak wygląda to razem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.